Zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Artyści na wizji TVS-u. Śląska kolekcja sztuki współczesnej. Fotografuję od 60. lat ubiegłego wieku, czyli dość długo, ale to nie jest fotografia, o jakiej myślimy, czyli od razu jakaś dojrzała, ale takie działania, które przekazał mi mój ojciec, ponieważ sam własnoręcznie skonstruowanym aparatem fotografował. Sporo zrobił zdjęć typowo pamiątkowych, rodzinnych, ale też są one najcenniejszą pamiątką, jaką może zostawić rodzic po sobie. I to być może zaowocowało, ponieważ jakimś aparacikiem w wieku kilkunastu lat popełniałem już fotografie swoich przyjaciół, rodziny i to tak się pewnie zaczyna w każdym przypadku. Od 1982 roku jestem związany z Uniwersytetem Śląskim, z Wydziałem Radia i Telewizji. To jest specjalność operatorska. Tam uczyłem i uczę do dnia dzisiejszego fotografii. I od 1993 roku animuję ten ruch w Galerii Pusta w Górnośląskim Centrum Kultury, a obecnie w Centrum Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek. Od 2000 roku animuję taki ruch pod wymyślonym przeze mnie tytułem Szkoła Widzenia. I tutaj w Chrzanowie to rozpocząłem, takie spotkania. One trwały kilka lat i potem przeniosłem je do Jaworzna, do miejsca, gdzie mieszkam. I w tymże Jaworznie od 2000 roku nieprzerwanie do ubiegłego roku spotykaliśmy się z taką grupą dość liczną, bo w sumie tych osób było ponad setka, ale oczywiście ten trzon jest troszeczkę mniejszy, zaangażowany, ale częstokroć właśnie ci ludzie korzystają z propozycji Galerii Pustej. I robimy różne projekty związane z fotografowaniem plenerowym, ze spotkaniami, bo wszyscy artyści, którzy są w Pustej, są również i w Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Ja jestem od jakiegoś czasu, a przynajmniej od utworzenia terminu Szkoła Widzenia albo Sztuka Widzenia, jestem zwolennikiem takiej teorii o przemijaniu fotografii, o nietrwałości sztuki. I cały czas to towarzyszy moim pracom, które są takimi mobilami, czyli one w chwili powstawania mają ten wyraz najbardziej klarowny, czyli wiadomo o co chodzi, o tak bym to ujął, i potem one sobie po prostu z czasem zanikają. Czas trwania albo żywotności takich moich fotografii jest od tygodnia po parę lat i to jest wszystko. Potem do kosza. No te prace, które przyniosłem tutaj, kilka prac, one są w konwencji właśnie i eksperymentu, i takiej gry, zabawy, i równocześnie zaskoczenia, bo te akurat, praktycznie wszystkie, powstały w technice kamery obskury, czyli tych ostatnio bardzo modnych działań z fotografii otworkowej, ale to dlatego, że wokół tej mody jest dość dużo zainteresowania ostatnio. To bardzo zresztą robi chyba bardzo dobrze w tych środowiskach fotograficznych i w tych, które chcą zająć się pierwocinami fotografii, czyli jej definicją. I sądzę, że to jest jako początek dla fotografowania i jest to bardzo dobra szkoła. Oczywiście nie należy na tym poprzestawać. Mam wystawę w tej chwili, kilka fotografii pamiątkowych, to jest prapremiera po
premierowym pokazaniu jej właśnie w środowisku jeleniogórskim. To jest w Lubinie ta wystawa. Akurat proszono mnie tam o takie warsztaty i pokazanie wystawy, i to na zamknięcie wystawy ma się odbyć jeszcze w październiku. No i biorę udział w wystawie Biennale Górskiej Fotografii. To jest aktualnie otwarta wystawa tydzień temu. I organizuję i wymyśliłem wystawę Ponad Podziałami, taką wystawę w Galerii Pustej. Zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Artyści na wizji TVS-u. Śląska kolekcja sztuki współczesnej.